Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. To, co tu usłyszeliśmy, może mieć bardzo poważne konsekwencje. Są niezgodne. Z... Trybunał Konstytucyjny podważył bowiem część prawa unijnego. Uznał, że jest niezgodne z polską konstytucją. Bo pozwala instytucjom Unii za bardzo ingerować w krajowe sprawy. To konstytucja, to Trybunał Konstytucyjny ocenia, czy nie doszło do zasady przekroczenia kompetencji. To jest na pewno zielone światło, to jest na pewno furtka do ignorowania wszystkich tych postanowień czy ustaleń z Unią Europejską, które się polskiemu rządowi nie będą podobać. Aby wyjaśnić, czego dokładnie dotyczy wyrok Trybunału, musimy się cofnąć o ponad trzy lata. To wtedy wybrano zupełnie nową kraję. Radę Sądownictwa. Wcześniej wybierały ją częściowo Sejm, Senat i samo środowisko sędziowskie. To ostatnie nie było jednak zapisane wprost w Konstytucji. Rządzący wykorzystali tę lukę i zmienili ustawę tak, że nową KRS wybierali wyłącznie politycy, pośrednio uzyskując decydujący wpływ na obsadę sądów, bo to właśnie na wniosek KRS prezydent powołuje sędziów. Zmiany wprowadzone były zmianami ustawowymi. I te były kwestionowane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako niezgodne z europejskim standardem bezstrędności i niezależności. Polskie sądy chciały badać, czy tak wybrani sędziowie są niezależni. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej im na to pozwolił. I wtedy do gry wkroczył premier, który poprosił Polski Trybunał Konstytucyjny o zbadanie, czy takie działanie unijnych instytucji jest zgodne z naszą konstytucją. Trybunał uznał, że nie jest. Wśród tych kompetencji nie ma organizacji ani ustroju sądownictwa. Nie wszyscy się z tym zgodzili, dwóch sędziów złożyło zdania odrębne. Sprawę szybko skomentowała też Komisja Europejska. Wydała mocne oświadczenie, że nie zawaha się skorzystać z uprawnień w celu ochrony jednolitego stosowania prawa Unii. Nie chcemy odejścia od zasady pierwszeństwa unijnego prawa, wiążącego charakteru wyroków CUE dla władz i dla sądów. O głębokim zaniepokojeniu mówi szefowa całej komisji, Ursula von der Leyen. A specjaliści przestrzegają przed chaosem prawnym. Na zewnątrz ten wyrok nie będzie miał żadnego znaczenia. Profesor Maciej Gutowski mówi, że Polska miała szansę zrobić krok w tył i zastosować się do wyroków Unijnego Trybunału. Teraz dalsze orzekanie sędziów wskazanych przez nową KRS może skutkować lawiną wyroków, które potem ktoś będzie mógł podważać. Mógłby kwestionować je? Nie z przyczyny tej, że źle sąd orzekł w jego sprawie? Tylko z tej przyczyny, że zły sąd orzekł w jego sprawie. Stowarzyszenie Justicja już zaapelowało do sędziów, by przestrzegać przepisów unijnych i respektować wyroki Trybunału w Luksemburgu. Rządzący przekonują tymczasem, że nic strasznego się nie dzieje. A to nie jest zjawisko nowe. I przywołują przykłady innych państw, które, jak przekonują, też ograniczały ingerencje unijnych instytucji, np. Trybunał Niemiecki. Spowodował, że instytucje europejskie podjęły postępowanie w czerwcu tego roku przeciwko Niemcom za to, że kwestionują zasadę przedkładania prawa unijnego nad prawo konstytucyjne. Polska konstytucja mówi jasno, że najważniejsze są jej przepisy, potem umowy międzynarodowe, w tym unijne traktaty, a dopiero potem ustawy. Tyle, że cała sprawa zaczęła się od zastrzeżeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nie do Konstytucji, ale do niezależności sędziów i wyborów wskazującej ich Krajowej Rady Sądownictwa, szczegółowo określonego w ustawie. Jeśli ma istnieć wspólny organizm, jakim jest Unia Europejska, gdzie jest wzajemne respektowanie wykonywania orzeczeń, swobodny przepływ towarów, usług i osób, to standardy muszą być podobne. Zdaniem opozycji, czwartkowy wyrok to nic innego jak kolejny krok do wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Prezes PiS Jarosław Kaczyński ostatnio zapewniał, że to tylko wymysły jego politycznych przeciwników i że żadnego polegzitu nie będzie. Seweryn Lipoński, puls dnia.